Jakie były rezultaty powstania styczniowego? Pierwszym z nich była jednak utrata autonomii Królestwa Polskiego. To niewielkie poczucie jakiegokolwiek wolności Królestwa Polskiego zostało całkowicie wymazane. Przestało istnieć Królestwo Polskie, jakiekolwiek struktury związane z tym zostały wymazane, zniszczone. Powstał kraj nadwiślański i po prostu jakiekolwiek słowo z tą polskością, to Królestwo Polskie przestało istnieć. Kolejnym rezultatem było jednak te kilkadziesiąt tysięcy zabitych, kilkadziesiąt tysięcy osób zesłanych na Syberię, tysiące osób, które musiały wyjechać z kraju, czyli olbrzymia ilość, czyli dotknęło to około 100 tysięcy ludzi, którzy przestali być w Polsce, którzy zostali zabici, wywiezieni, musieli wyjechać, nie mówiąc o tysiącach, może dziesiątkach tysięcy osób, które zostały ranne, których wolność została ograniczona nie tylko przez wywózkę, lecz przez, że były po prostu już naznaczone tym, że wspierały powstanie bądź inaczej się przyczyniły. Była to olbrzymia ilość. No i oczywiście olbrzymia strata dla Polski. Zostało zniszczonych potężne ilości majątków, wsi, miast, odbierano prawa miejskie, niszczono po prostu, palono majątki ludzi, którzy pomagali powstańcom. Na Litwie z 40 tysięcy szlachty zginęło 10 tysięcy. Kolejnym tym skutkiem była wzmożona rusyfikacja. Język rosyjski stał się językiem urzędowym. Wzmożona rusyfikacja. Księgi miały być prowadzone po rosyjsku. Językiem nauczania miał być rosyjski. Jakikolwiek oficjalne stosowanie języka polskiego miało być zniesione. Miało wszystko być po rosyjsku. Te tereny miały stać się Rosją, nie Polską. Jakiekolwiek ślady o polskości miały zostać wymazane. Kolejnym skutkiem było jednak uwłaszczenie chłopów przez cara, czyli danie im ziemi, na którą uprawiali. I dla nich to była zaleta. Gdyby może powstańcy obiecali im to, że gdy będą walczyć, to dostaną ziemię, którą mają, może powstanie by się potoczyło inaczej, lecz wątpię, ponieważ choćby siły powstańców były nawet trzykrotnie więcej, to jednak nie miałyby one szans armią rosyjską. Wzmocnienie nastrojów patriotycznych. Jednak Polacy poczuli, że są w stanie walczyć o swoją wolność, że są Polakami, że nadal Polska istnieje, naród polski jest i potrafi walczyć o swoją wolność, o swoją narodowość.